Sortowanie bąbelkowe za nami, ale jeszcze chcę wam pokazać kilka ciekawych rozwiązań, trików, możliwości zobaczcie sami. Kilka elementów, które jeśli wykorzystacie i połączycie z sortowaniem bąbelkowym, będziecie mogli w jakiś ciekawszy sposób zanimować całą tę operację, jak choćby to, o czym wspomniałem, czyli to takie słapowanie po półokręgach. Może spróbujecie samodzielnie, ale najpierw spróbuję dostarczyć Wam do tego kilka ciekawych. Narzędzi, rozwiązań, sugestii po kolei. Zacznijmy od tego, co tu widzimy. To jest już efekt naszego działania programu. Mam tu kilka figur, które coś zobrazują, jakieś własności, jakieś fajne metody. Prostokąt na początek, ten tu w lewym górnym rogu. On ma swój punkt zaczepienia w swoim lewym górnym rogu. I kiedy każda figura, którą wklejam na ekran główny, zostanie wyświetlona, to ona ma taki domyślny kąt. Obrotu. Taki rotation angle byśmy powiedzieli. on jest domyślnie na zero. A teraz wcisnę przycisk, pod którym sobie podbindowałem umieszczenie, w zasadzie zmienienie kąta tego dla tej figury o 45 stopni. Zobaczcie. O, to jest coś takiego. Czyli mogę obracać względem jakiegoś punktu. Domyślnie on się obrócił względem swojego punktu zaczepienia. A ponieważ jest to lewy górny róg, to cała figura o te 45, Stopni przekręciła się w drugą stronę. W tym momencie ze swojego punktu widzenia lekko w prawo, ale mogę też rotować po kilka stopni, po jeden stopień, ode mnie to zależy. O, tutaj mam tak zrobione, że jak wciskam sobie strzałkę w prawo, to on troszeczkę obraca się o jakiś tam stały y, kąt. I tak może się kręcić tutaj. Ale wróćmy na te 45, niech sobie tak grzecznie czeka. Druga rzecz, którą chciałem wam pokazać, to jest pewien taki trik. Mianowicie, macie tu 6 kwadracików. A nie, tak naprawdę jest to jeden kwadracik. Do tej pory robiłem tak, że każdy kwadracik, który był wizualizowany, to w zasadzie miał odpowiednik w jednym obiekcie rectangle shape. Nie musi tak wcale być. To jest tylko jeden rectangle shape. Tylko że zanim zrobię display, czyli zanim wyświetlę całą klatkę. Mogę przecież Draw wywołać kilka razy, w międzyczasie szybko zmieniając pozycję. Zatem to jest jeden kwadracik, jeden obiekt. Draw, przesun się Draw, przesun się Draw, 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 Draw i dopiero display. Zatem narysowałem sześć kwadratów, ale to jest tylko z jednego obiektu. I tu już widać pewną taką. Y Moc dbania o zasoby. Gdybym miał jakąś, nie wiem, tutaj grę, czy jakiś projekt, gdzie dużo elementów by się powtarzało i nie jest istotne, czy one tam naprawdę są, czy nie, chodziłoby tylko o jakąś wizualizację, to przecież mogę mieć tylko jeden kafelek taki w pamięci, a rysować go mogę w wielu miejscach. Zapamiętywać tylko pozycję, gdzie go przesuwać, by rysować. Pozycja to tylko dwie liczby, x, y to o wiele mniej niż. Cały obiekt, prawda? Więc to może być taki element optymalizacji, być może wykorzystacie go w jakichś swoich projektach. I kolejna rzecz. SFML dostarcza coś takiego jak transformację. Za chwilę to zobaczycie, ale pokażę, jak to działa. Otóż ta transformacja to jest pewien zapamiętany sposób przekształcenia na naszej płaszczyźnie, na naszej scenie 2D. To przekształcenie to jest jakaś forma ruchu. To może być jakieś przesunięcie, jakiś obrót, jakiś, jakaś rotacja dziwna. Ja tu zrobiłem coś bardzo prostego, a co może się niejednokrotnie przydać. Otóż moją transformacją będzie obrót względem pewnego stałego, ustalonego punktu. Ten punkt tutaj jest reprezentowany przez to małe kółeczko silky shape, takie malutkie o małym promieniu. To jest mój punkcik. I Teraz moja transformacja mówi: obróć coś dookoła tego punktu o 36 stopni. I to jest jakby Transformacja zapamiętana, taki obiekt transformacja. I teraz tę transformację mogę wywoływać na różnych obiektach, i tu mam jakiś przykładowy obiekt, on tam sobie gdzieś istnieje, ta czerwona kółka. I teraz wywołam na nim moją transformację. Uwaga. O, widzicie, co się dzieje? To kółko nieustannie o 36 stopni się obraca. To nie jest jakiś obliczony ruch na podstawie tutaj, ile x, ile y, nie, to jest coś takiego. Weź moją transformację, na tej figurze wykonaj. A co mówiła moja transforma transformacja? Obróć się po kole dookoła tego punktu biała kropeczka. O tu. I teraz, jeśli to jest ta figura i ma wykonać transformację, to ona się o tak będzie zachowywać. Gdybym teraz ten prostokąt nakazał do tej samej transformacji, jakby się przytulić mu, tak na nim bym ten transformację wykonał, to on by się zaczął obracać o 36 stopni. Zatem mogę sobie zapamiętać pewien. Ruch, pewną operację, a potem ją w ten sposób zrealiz zrealizować. Kojarzycie o tym, o czym mówiłem wcześniej, że mam pewien ruch tych kulek w naszym sortowaniu po półkolu. A? Nie? Jedna kulka górą, a druga dołem. I zamieniają się ładnie miejscami, zamiast tak, jak ja to zrobiłem, tak po prostej. No dobrze, to zobaczmy, jak to wszystko yy, zaprogramować. Tutaj mamy prostokąt, który sobie tam obracałem. Ten u góry w lewym rogu. Tutaj mamy ten punkcik, który będzie reprezentował ten punkt dookoła, którego obracam. Zwykły circle shape o małym promieniu, biały, siedzi tam sobie i tyle. Tutaj mam to czerwone kółko, które tam sobie latało dookoła tegoż pointa. Ok, tu tylko... Prosta konfiguracja kilku figur, nie ma co wyjaśniać, ale już tutaj właśnie jest ten transform. O, obiecałem, że będzie SF, no to niech będzie ten SF. Transform jest właśnie takim obiektem, transformacją, macierzą przekształceń, jeżeli ktoś tam się kiedyś bawił w takie rzeczy. I tu go sobie zapamiętałem jako duże T. A dlaczego by nie duże? I tu zobaczcie, czynię moją transformację czymś takim. Niech to będzie transformacja, która polega na obracaniu. O 36 stopni względem punktu, no właśnie, mój point get position. Uwaga, to nie jest, tu, tu jeszcze nie ma żadnej figury, która się obraca. To jest tylko pewna macierz przekształceń, że weź do mojej transformacji, przypisz taki oto mechanizm. Obróć o 36 stopni, to będzie z punktu widzenia tak, jakby w prawo. No, chyba, że patrząc na to tak z dołu, no ale generalnie w prawo. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, o tak byśmy powiedzieli. I według jakiego punktu masz obracać? Ten punkt tutaj jest niezmienny, stały. I teraz tę transformację mogę użyć na jakichś innych figurach. Niekoniecznie tylko na tym kole. Tu to koło posłużyło mi za przykład. Możecie użyć to na innej figurze. Sprawdźcie sobie, dodajcie sobie inną figurę, ustawcie ją gdzieś indziej i też odpalcie tę transformację na tej figurze. Ale to już jako ćwiczenie własne. A ja pokażę, jak ja to zrobiłem tutaj. Ale co tu jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy ten bloczek, a właśnie to jest ten kwadracik, który sześć razy sam się narysował, a tu przybindowałem, już to wiemy, więc nie tłumaczę, do prawego, do górnego, do dolnego przycisku strzałki. Kolejne operacje. Tutaj mamy tę operację dla prostokąta w lewym górnym rogu. Zobaczcie, metoda SFML-owa, którą mogę wywołać na wszystkich szejpach. Rotuj, rotatę. O takie rotate jedynka o 1 piksel, o 1 nie piksel, przepraszam, to jest kąt obrotowy. Tu 360 no to byśmy nie zauważyli różnicy. Kiedy wciskam prawą strzałkę, on tam się tak pyk, 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 delikatnie po jeden przesuwał. A kiedy wcisnąłem up, to się ustawił set rotation na 45, taki stały kąt względem całej sceny. Czyli jak raz wcisnąłem up, to on się ustawił, no to już później mogę wciskać w kółko, ale ciągle jest kąt ten sam. Także Stały kąt, obrót o kąt. Taka jest różnica między Rotate a Set Rotation. One są na shapeach, czyli czy to będzie R, czy to będzie, nie wiem, convex shape nie ma znaczenia. No, z tym, że obracanie koła względem punktu środkowego nie ma sensu. Bo i tak nie widać, prawda? No i tu mamy O. Ta linijka mówi wszystko. Tu jest zastosowanie tej transformacji. Zobaczcie. te przygotowałem jako obrót o 36 stopni względem mojego jakiegoś punktu. On jest tu zwizualizowany tam tym małym białym kółeczkiem. I teraz stosuję tę transformację. Patrzcie w jaki sposób. T, moja transformacja. I teraz. Transformuj, użyj jej względem mojego punktu, czyli ta Nie punktu tego białego, tylko punktu, który, figury, którą chcę odwrócić. Czyli transformacja T dokona obrotu względem tego swojego punktu, który miała tam ustawiony, ale będę obracał ten punkt, a ten punkt jest akurat położeniem mojej czerwonej kulki. Zatem, kiedy obliczę, jak się przesunie ten punkt względem tamtego punktu białego, co jest zapisane w mojej transformacji T, to będę znał nowe położenie mojej kulki C. Czyli, jeszcze raz, żeby się uporządkowało. Z C biorę punkt, gdzie ona leży. I ten punkt obrócę względem tego punktu białego, tak jak mówi mi transformacja o 36 stopni, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. No i dzięki temu będę znał jakieś nowe położenie. Ja sobie to zapisam jako duże C. No i teraz to nowe położenie przypisałem do mojej, do mojej tej kuli czerwonej, którą reprezentuje zmienna C. Rozumiemy? W ten sposób nowe położenie dla całej kulki ustawiłem. Tak to działa. Tutaj mam tak C, to wynik obrotu, tutaj nie A, tylko nazwijmy to no C get position, to jest ten środek czerwonej kulki, tak? Wynik obrotu punktu, tu środek czerwonej kulki, napiszmy to O. Względem tutaj nie B, tylko względem point, czyli położenia tej białej tego białego kółeczka, tak? O. To białe kółeczko tylko wizualizuje, gdzie był ten punkt. Punkt to punkt, on tam sobie siedział. No i tutaj już nowy nowe wyliczone położenie, gdyby tamten punkt tak ładnie obrócić, przypisujemy do czerwonego kółka i widzimy efekt. Eksperymentujcie sobie. Uwaga, transformacji jest więcej, ale na razie pokazałem tylko tę. One będą wracać do nas z innymi jakimiś figurami w innych sytuacjach. Na chwilę obecną, transformacja rotowania. A potem, według tejże transformacji, jakiś punkt konkretny wrzucamy i to on będzie rotowany o te 36 stopni. Dobrze. No to teraz zobaczcie tylko, jak już to się wykonuje tu w pętli głównej, a dźwięki, które nam towarzyszą, to pijące wodę szęszyle. Samo rysowanie, no to już jest tylko rysowanie. Po wciśnięciu przycisków wykonują się te lambdy zabindowane, coś tam zmieniają w położeniu. Tu jest to po prostu od razu wyświetlone. Wyświetlamy ten biały punkcik, kółeczko czerwone, kwadrat czy prostokąt w lewym górnym rogu. To nie tłumaczę, ale to. Ostatnia rzecz na dzisiaj. Zobaczcie, tu jest właśnie to zwielokrotnienie tego jednego kwadratu. Mamy tu jakąś pozycję początkową i przesuwam się po prostu o jakąś tam wartość 50 pikseli w prawo i do dołu i za każdym razem ustawiam nową pozycję dla mojego jednego elementu blok, po czym wykonuję na nim polecenie draw czyli przesuń się, rysuj, przesuń się, rysuj w jednej pętli, zanim dojdę do display wykorzystuję jeden obiekt i wielokrotnie go rysuję może gdzieś to wykorzystacie w jakiejś fajnej sytuacji kiedy dzięki temu coś tam się nam uda zoptymalizować, no i cóż tyle w tym odcinku wszystkie te pliki dostarczę wam na kanale discordowym w kanale materiały miłej pracy, miłej zabawy